Naszym gościem jest pan Piotr Gryza, były wiceminister zdrowia, osoba związana z rynkiem ochrony zdrowia od bardzo wielu lat. Od starożytności. Tak, od kas chorych, a nawet wcześniej. Tak jest. Panie ministrze, czym się pan teraz zajmuje? Ten tytuł to oczywiście historyczny. Tak. Ale odwołujący się do historii, obecnie obserwuję. Obserwuję rynek, natomiast bezpośrednio w zdrowiu, w tym zarządzaniu, w tym korze covidowym, w tej regulacji i wykonywaniu coraz bardziej skomplikowanych zarządzeń nie uczestniczę. Właściwie to pewnie szczęście, bo przepisy się zmieniają, jak śledzę, czasami jedno rozporządzenie potrafi być zmienione nawet kilka razy w ciągu tygodnia. Więc... Szczęście albo nieszczęście. Zawsze podejmowałem ciekawe wyzwania. Pani wspomniałem o starożytności, w końcu zakładałem kasę chorych. Byłem też prezesem Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. To króciutko jeszcze jedno zdanie do historii i nawet przewodniczącym Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, więc w tej historii uczestniczyłem i każde trudne zadanie było po pierwsze uciążliwe, ale po drugie niesamowicie ciekawe i pozwalające na realizację jakichś możliwości. Obserwuje pan na pewno, jak rozwija się pana w pewnym sensie dziecko, czyli sieć szpitali, którą pan wymyślał, tworzył, wprowadzał. Jakie ma pan refleksje? Bo te przepisy dotyczące sieci były bardzo wiele razy zmieniane. No, sieć miała dać taką stabilizację, miały być jasne rozliczenia. Teraz mamy do tych ryczałtów wiele różnych mnożników. Tutaj plus 3%, tutaj plus 8%. Niektóre z nich się znoszą. Bardzo wiele zmian wprowadzono i chyba czasami trudno się połapać nawet w tych zasadach finansowania. Znaczy, po pierwsze trzeba powiedzieć, że minister, który przyszedł po ekipie, w której ja byłem, był raczej przeciwnikiem tego rozwiązania. I wprawdzie dwie czy trzy nawet nowelizacje rozporządzeń dotyczących sieci wchodziły w logikę tego rozwiązania, tak? Bo to było pogłębienie procesu uwzględniania jakości w dostępie do świadczeń i zwiększenie zakresu świadczeń specjalistycznych, ale jakby nie widział tego rozwiązania w całości systemu. To widać zresztą w działalności legislacyjnej, że to po prostu było zupełnie obok. Ten obszar został pozostawiony. Nie zostały w moim przekonaniu wykorzystane narzędzia umożliwiające pewne zmiany systemowe. Tutaj mało aktywnie zachowywał się Narodowy Fundusz Zdrowia. Nawet można powiedzieć, że w pewnym sensie utrudniał pewne zmiany, tak? Bo to chodziło o to, żeby dochodziło do pewnej racjonalizacji, żeby być może przesuwać, albo nawet nie tyle być, co przesuwać potencjał pomiędzy szpitalami. Te mechanizmy zupełnie nie zostały wykorzystane, były inne priorytety. Oczywiście też ważne, bo warto wspomnieć przecież o tym, co zostało dobrego zrobione przez ekipę, która była później Narodowa Strategia Onkologiczna, pilotaż sieci onkologicznej, czy wreszcie Agencja Badań Medycznych. To są rozwiązania potrzebne i ważne, ale w zakresie sieci zdecydowanie nastąpił regres i po prostu brak, zmiana strategii, zmiana koncepcji i brak rozwoju tego rozwiązania. No teraz zaraz zbliżamy się do nowej kwalifikacji sieciowej, 27 marca 2021 roku powinna nastąpić nowa klasyfikacja sieciowa. Zobaczymy. Doświadczenia są takie, że według mnie, że należy pewne procesy ułatwić, pewne procesy, ale to też powoduje, że według mojej oceny na przykład należałoby podejść do ustawy o działalności leczniczej takiej, żeby ona ułatwiła te procesy, które powinny zajść w ramach sieci szpitali. No to jest też z tym związane, że w końcu musi nastąpić, że tak powiem, skonsumowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który miał miejsce w odniesieniu do obowiązków samorządu terytorialnego. Natomiast pani ma rację, nastąpiło znaczne skomplikowanie systemu. Po prostu za każdym razem wykorzystywano trochę inne narzędzie. Sytuacja sieci się znacznie skomplikowała, ponieważ w sposób kapitalny wzrosły koszty. Zarówno koszty minimalnego wynagrodzenia, jak i minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia, jak i kierowane środki na wynagrodzenia pracowników. Oczywiście to było przynajmniej w znacznej mierze finansowane
ze środków ministra zdrowia, ale nie do końca. I to powoduje, że znacznie wzrosły koszty, natomiast nie były podnoszone adekwatnie w całości systemu przychody związane z działalnością. A według mnie najprostszym rozwiązaniem to było adekwatne podniesienie ceny punktu, na przykład całości systemu, a tutaj starano się punktowo podnosić wartość świadczeń przez te punktacje, o których pani wspomniała, mnożniki w ramach regulacji Narodowego Funduszu Zdrowia, które stworzyło taką jakąś wielowymiarową przestrzeń banacha, w której rzeczywiście trochę trudno się zorientować. No właśnie, bo tak może wyjaśnimy, że w przypadku różnych poziomów sieci były różne te mnożniki. Czasami dotyczyły wszystkich świadczeń, czasami dotyczyły części świadczeń i no, tak jak kiedyś wiedzieliśmy, ile jest za punkt, tak teraz właściwie trudno powiedzieć. No to jest bardzo poważne zastrzeżenie, ale jednak trzeba pamiętać o tym, że sieć, w której miałem przyjemność tworzyć, kierować całym projektem, miał założenia takie, żeby jednak różnicować, żeby to była podstawa do pewnego różnicowania. To znaczy, żeby jednak szpitale trzeciego stopnia czy szpitale ogólnopolskie jako pewna grupa mogły być czymś wyróżniane. Zresztą szpitale pierwszego stopnia, które są wyróżnione w sieci, też to było takie wskazanie, że dla nich też może być zachowany określony mechanizm, ale no to musi mieć jakąś logikę, natomiast w tej chwili, tak jak wspomniałem, to przypomina rzeczywiście n-wymiarową przestrzeń banacha, wiele kierunków, trudno ostatecznie do uchwycenia. I co teraz powinniśmy zrobić, bo tak od tych pierwotnych założeń odeszliśmy, w niektórych zakresach chyba dość daleko. Czy powinniśmy się wycofać, czy rozwijać? Co pana zdaniem, jaki powinien być dalszy ciąg sieci szpitali? System jest znacznie bardziej skomplikowany. Ze względu na sytuację, która miała miejsce, czyli realizację oczekiwań pracowniczych i te kierunkowe strumienie finansowania wynagrodzeń, ze względu na to, że pojawił się choroba zakaźna, która wprowadziła nowe regulacje, która w znacznej mierze dotyka, czy ma dotykać znakomitą większość szpitali, które funkcjonują w sieci. To wszystko razem ze sobą gra i po prostu to należałoby uchwycić. W mojej ocenie wielość regulacji, które dotyczą tego samego zakresu, po prostu utrudnia funkcjonowanie szpitala, zarządzania szpitalem i zwiększa ryzyko dla tych, którzy tym podmiotem zarządzają. Natomiast oczywiście ja jestem związany z tym rozwiązaniem. Tak? Ja jestem związany z tym rozwiązaniem przede wszystkim w taki sposób, że uważam, że jest to rozwiązanie aktualne, potrzebne, wymagające pewnej konserwacji. Na początku mówiono, że będą zmiany ze strony nowej ekipy w Ministerstwie Zdrowia. Natomiast tutaj chodzi o konserwację, czyli o to, żeby do tego rozwiązania, które zostało zastosowane, no, dokonać pewnych korekt nie zmieniających jakby celowości tego rozwiązania, ale po prostu doprecyzowujących. Według mnie na przykład takim doprecyzowaniem jest w tej chwili odpowiednia korekta ustawy o działalności leczniczej. Tak, żeby umożliwić możliwość wymiany potencjału albo łączenia potencjału. To jest bardzo, bardzo zasadne i potrzebne i bez pewnego ułatwienia i troszeczkę innego rozwiązania, obserwując to, co się dzieje, myślę, że nie posuniemy sprawy do przodu. Czyli de facto na przykład łączenie szpitali lub ustalenie, że jeżeli w mieście są dwa szpitale, to tylko jeden ma porodówkę, tak? I tutaj powstaje pytanie, w jaki sposób ustalenie. W systemie covidowskim jest ustalenie ręczne,
wskazanie przez ministra czy przez wojewodę. W tym zakresie to nie jest dobre rozwiązanie, dlatego że to są szpitale, które mają różnych właścicieli. Byłoby odpowiednie wprowadzenie mechanizmu, który by umożliwił, że tak powiem, wspólną grę kilku podmiotów i kilku właścicieli. Ale do tego potrzebna jest w moim przekonaniu istotne czy pewne doprecyzowanie i jakaś zmiana w ustawie o działalności leczniczej i w ogóle jakieś systemowe skonsumowanie tych zmian, na przykład o wzroście wynagrodzeń, żeby to weszło w ramach wynagrodzenia szpitali, a nie było tak sztywnie wpływające na funkcjonowanie szpitala. To jest trudne, bo z jednej strony są oczekiwania pracownicze, zasadne, a z drugiej strony efektywność i możliwość sprawnego działania ze strony szpitala czy jakiegoś innego podmiotu. I to powinniśmy, jak rozumiem, załatwić przed kolejną kwalifikacją do sieci. Nie wiem, czy to się uda. Przynajmniej kierunki wyznaczyć. 27 marca to jest za niespełna pół roku, więc w ciągu pół roku tego się nie da zrobić. Przy czym kwalifikacja odbywa się na podstawie zarówno ustawy, jak i rozporządzenia. Więc rozporządzenie wymaga krótszej drogi, chociaż oczywiście to jest tylko pewien element zmieniający szczegóły. To bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Piotr Gryza, były wiceminister zdrowia, twórca sieci szpitali. Dziękuję bardzo. Miło było z państwem i z panią się spotkać. Dziękuję.